24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, jeszcze raz witam Państwa. Jeszcze poranek jest właściwie, więc wcześniej. A gościem jest Pan Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za pomoc humanitarną. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Właśnie wrócił Pan z okolic Doniecka. I y, realizowany tam jest projekt Karita Polska. Jak wygląda ten teren? Bo my y, mamy wrażenie, że wszyscy już zapomnieli o tym. To jest bardzo blisko. I y, y, czy tam wciąż jest wojna? W Doniecki i, i może szerzej nawet Donbas, wojna w Donbasie jest rzeczywiście zapomniana, dlatego zdecydowałem się na moją pierwszą jakąkolwiek zagraniczną wizytę jako 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 ministra odpowiedzialnego za pomoc humanitarną pojechać właśnie tam też z takim celem żeby przypomnieć tutaj u nas w kraju że mimo że już wojna w Donbasie, wojna na wschodzie Ukrainy nie jest na pierwszych stronach gazet to wciąż tam jest niespokojnie tam każdego tygodnia giną ludzie i można powiedzieć taka Dziwna wojna prowadzona hybrydowo, tak, bo, bo, bo my, jako Polska, od początku mówimy, że jest to rosyjska agresja też inspirowana przez, przez Rosję, że ta wojna trwa i w najgorszej sytuacji są osoby najbliżej frontu, i to, i to tym osobom pomagamy. I był tam pan blisko frontu. Polacy tam odbudowali jedną szkołę. Większość ludzi stamtąd uciekła, ale część wraca. I, i, I czy państwo ukraińskie jest w stanie dla nich coś zrobić? Czy oni są właściwie tak porzuceni? Państwo ukraińskie teraz graściami korzysta z różnych środków pomocowych, też międzynarodowych, natomiast no, jest tym ludziom na pewno bardzo ciężko. Bo zgodnie z porozumieniami z Mińska, od linii frontu powinno być po 25 km linii rozgraniczenia, gdzie nie powinno się odbywać żadnych działań wojennych, gdzie nie powinno się trzymać wojska. Natomiast jest to nieprzestrzegane znaczy, z jednej z drugiej strony, z jednej strony separatyści wspierani przez Rosję, z drugiej strony Ukraińcy są na tym terenie i jest prowadzony ostrzał, a tam żyją dziesiątki tysięcy ludzi w tej linii rozgraniczenia, właśnie. i to oni są w najgorszej sytuacji. Oni codziennie właściwie. Żyją z kulami nad głową, tak? znaczy tam jest obszar działania też snajperów, więc sytuacja jest bardzo ciężka. Pod względem humanitarnym także, to znaczy, gdyby nie pomoc. Polska pomoc, także, chociażby właśnie ten projekt Caritasu, który podsumowaliśmy, paczki żywnościowe, paczki higieniczne, tym osobom byłoby bardzo ciężko, bo tam po prostu nie funkcjonuje jakakolwiek infrastruktura. Bo tam... oni nie pracują przecież, bo tam nie ma... Bywają, bywają zakłady, znaczy są duże zakłady przemysłowe, chociażby kontrolowane przez jedną albo drugą stronę, gdzie te osoby ze strefy rozgraniczenia starają się pracować, natomiast nie ma na pewno jakiegoś sensownego... No, nie ma sieci sklepów, tak, znaczy wszystko, co jest, to to, to to te osoby wyjeżdżają poza strefę rozgraniczenia, korzystają z, ze środków pomocowych, natomiast wydaje się, że najtrudniejsze w tym wszystkim to jest taka trauma Psychiczna też tych osób po wojnie. Szczególnie e, dzieci. Szczególnie dzieci, tak, ale 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 to dotyka też, no wydaje nam się naj, najsilniejszych najmocniejszych mężczyzn, którzy bezpośrednio byli na, na, na linii frontu. I e, jednym z elementów tego projektu, który był realizowany z polskich środków, było też wsparcie psychologiczne, e, terapie psychologiczne też dla, dla, dla osób z tą traumą powojenną, bo odsetek nie, chociażby samobójstw jest naprawdę e, gigantyczny, znaczy to jest to jest bardzo trudna. Sytuacja sytuacja i tu się mocno I to dotyka młodszych czy starszych jest przekrój przekrój jest bez, bez różnicy na wiek tak? to znaczy to znaczy to, 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 to lepiej ja nie jestem osobiście psychologiem czy, czy, czy lekarzem psychiatrii ale ale syndrom Powojenny został bardzo dobrze opisany i tam rzeczywiście na coraz większą skalę jest on dopiero teraz dostrzegalny, bo, bo, bo zawsze, zawsze trwa jakiś, jakiś czas od tych głównych wydarzeń, żeby, żeby, żeby można było go zobaczyć. Więc, więc jest organizowana też pomoc psychologiczna. Tam się zaangażowali naprawdę oddane osoby, świetne osoby, które przyjeżdżają z wielu rejonów Ukrainy. Też, też, też Polacy, chociażby z Winnicy, którzy współpracowali z Caritas Polska przy realizacji. Tego projektu, chrześcijańska e, służba, która, która, która tam prowadzi też swoje działania. Więc naprawdę zaangażowanie z każdej strony jest duże, ale jednak tam naprawdę dziesiątki e, tysięcy ludzi w tej strefie rozgraniczenia, bo ona się rozciąga na 460 kilometrów, jest e, wielka. No i w Afdijewce spotkałem się z e, osobami, które e, mieszkają w zbombardowanych właściwie czy w ostrzelanych e, budynkach e, bez e, okien, bez, bez, bez no, właściwie walących się gdzieś tam w piwnicach egzystują i twierdzą, że no, nie mają pomocy, nie mają gdzie uciec, zostają na miejscu, no bo to jest ich miejsce mimo tego ciągłego niebezpieczeństwa w światłodarsku, w takiej centralnej organizacji, która udziela pomocy na obszarze gdzie, gdzie najdalsza, najdalej oddalona wioska jest, jest położona 200 kilometrów od tego punktu. Tam się spotkałem też z, z osobami, które, które no, samo opowiadały, jak, 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 jak ciężki los ich spotkał i że one nie są niczemu winne, znaczy jedyna, jedyna, jedyna ich, jedyna ich wina w tym wszystkim jest taka, że akurat mieszkały w takim, a nie innym miejscu, tak, że linia frontu zatrzymała się w takim, a nie innym miejscu i, i oni trafili do tej strefy rozgraniczenia, więc na pewno trzeba przypominać o tym, że sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna, ale też o tym, że Polska zawsze będzie, czy, czy, czy w tym momencie wspiera i będzie wspierać po pierwsze prawo międzynarodowe, a po drugie, Wychodząc z tej, z tej podstawy prawa międzynarodowego, Ukrainy, w, w zachowaniu jej suwerenności, jej praw do tych, do tych terenów. Inne jej... państwa tam są widoczne z taką pomocą? Raczej organizacje międzynarodowe, w których zresztą Polska też uczestniczy, uczestniczy bo Polska wpłaca do różnych agent ONZ-u czy, 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 czy do mechanizmów unijnych swoje środki i z tych mechanizmów, z UNHCR-u, czyli od Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ-owskiego, są też realizowane różne projekty, z których z kolei korzystają też polskie organizacje, bo to są no, miliony złotych. Akurat ten projekt, który podsumowaliśmy, to było 2,5 miliona złotych. Natomiast tylko w tym roku na pomoc rozwojową dla Ukrainy z polskiego budżetu będzie przeznaczonych, czy jest przeznaczonych blisko 27 milionów na różne projekty rozwojowe, wsparcia rozwojowe, jakieś takie szkolenia też nie, nie, niekoniecznie w samym, samym Dąbasie. Natomiast chociażby z projektów międzynarodowych jedna z polskich organizacji w tym roku tylko będzie dysponowała pulą 3,5 miliona dolarów, właśnie między innymi na tą bardzo potrzebną pomoc psychologiczną. To przejdźmy do tego, czym się pan zajmował wcześniej w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo był pan podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a potem w zarządzie województwa śląskiego. Jest pan autorem rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym od 2017 roku czy w świetle głośnych przestępstw na tle seksualnym można powiedzieć co konkretnie taki rejestr daje w zapobieganiu przestępczości rejestr tego typu rejestr sprawdził się już w pierwszym tygodniu funkcjonowania kiedy na jego podstawie osoby które wysyłały swoje dzieci do jednej ze szkół w Małopolsce odkryły że Woźny w tej szkole jest odnotowany w rejestrze, tak? Znaczy, jest byłym, znaczy jest przestępcą, który ma na swoim koncie odbył karę, wyszedł z więzienia i ma na swoim koncie taką inną karę, jednak pracował w szkole. I rejestr był bardzo potrzebny w Polsce, bo, bo, bo generalnie mamy coś takiego, jak krajowy Rejestr Karny. Tak? I to jest bardzo skomplikowana procedura, żeby przedstawiać te zaświadczenia. One nie wszędzie są wymagane. Rejestr jest tym narzędziem, uzupełnieniem. Między osobą, która siedzi w więzieniu, a, a wypisaniem z tego, czy, 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 czy wypisanie z Krajowego Rejestru Karnego, czyli zamazanie się przestępstwa. I każdy może sprawdzić, czy osoba, nawet jest obowiązany, czy osoba, z którą podejmuje współpracę, a wie, że ta współpraca ma polegać na jakiejkolwiek formie kontaktu z dzieckiem, pracy z dzieckiem, nawet w formie wolontariatu, jest obowiązana do sprawdzenia, czy ta osoba jest bezpieczna, czy ta osoba figuruje, czy nie figuruje w rejestrze. I jeżeli tego nie dopełni, no to popełnia narusza prawo, tak? Znaczy grozi, grozi tam jest kara grzywna poważna lub lewet lub, lub areszt, więc, więc rejestr jest bardzo sprawnym narzędziem, który swoją uzasadnienie tego, że jest potrzebne, dowiódł już w pierwszym tygodniu funkcjonowania. Natomiast niezależnie od tego, że taki rejestr funkcjonuje, w końcu mamy to narzędzie, które jest po prostu potrzebne realnie, żeby sprawdzić, czy okolica, w której się mieszka jest bezpieczna. Oczywiście prawo karne wymaga ciągłych, ciągłego udoskonalenia. I dlatego my wcześniej to, zakomponowaliśmy... Zaostrzacie kary. Opozycja się oburza, że to jest bezmyślne, bo przecież nie chodzi o to, żeby podwyższać, tylko żeby była nieuchronność kary. Czy podwyższenie kar wpływa na przykład na te przestępstwa? na tle seksualnej. I to jest coś, o czym wielu komentatorów, publicystów, polityków czego, czego być może nie zauważa, czyli ten cały wściekły atak na kodeks karny, teraz skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, ale oczywiście pod względem zakwestionowania ewentualnie procedury i to Trybunał rozstrzygnie, czy do tego doszło, czy nie. Natomiast nie do, tam nie ma, nie ma zarzutów co do, co do, co do samej linii zaostrzenia karty, tutaj prezydent powiedział, że, że podziela pogląd też mistrz. Serca sprawiedliwości. Natomiast ca cały ten spór to jest tak naprawdę spór szkół filozoficznych, tak? Znaczy to jest spór między wyznawcami kodeksu profesora Cola z 1997 roku, cała krakowska szkoła Instytutu prawa karnego jest na tym oparty. I... A pan nie jest absolwentem UJOT? u czy tej ja szkoły? Nawet, nawet nawet chodziłem na wykłady <laughs> profesora Cola, więc ja to dostrzegam, tak? Znaczy ja widzę o co, o co, o co w tym sporze chodzi. A z drugiej strony i to, to zawsze krakowska szkoła była, znaczy oczywiście my też podzielamy ten pogląd jako jako od sprawiedliwości, że nieuchronność kary jest ważna, ale równie ważna jest ta yy, yy, funkcja kary jako, jako odstraszanie od przestępstwa, czyli surowość kary też jest, też jest bardzo, bardzo ważna. Natomiast no, to jest taki spór, bardzo upraszczając, między wysublimowaniem prawniczym, między taką czystą myślą naukową. A nie zawsze tak jest, że ta, 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 to, to, co pięknie wygląda na papierze, jest skuteczne w rzeczywistości. I cała reszta świata prawniczego woli mieć skuteczne prawo, skuteczny przepis, taki, który pozwala działać tak, a nie inaczej, a nie coś, co pięknie wygląda na papierze, jest takie czyste pod względem formy, ale z tego nic nie wynika. Z tego nie wynika sprawniejsza, lepsza ochrona społeczeństwa, z tego nie wynika dobre zapewnienie bezpieczeństwa społecz społeczeństwu, a dla nas bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. To bezpieczeństwo też przed tym, żeby chronić ich przed najgroźniejszymi przestępstwami i przestępcami. A jeżeli już ktoś popełni różnego rodzaju zbrodnie, nawet te najbardziej ohydne straszne, no to powinien trafić do więzienia i każdy powinien wiedzieć, że tu kara będzie surowa, że państwo będzie wobec takiej osoby też twardo egzekwować to, co powinno egzekwować. I tutaj w tym wszystkim, w tym całym sporze o ten, o ten kodeks karny też, obok tego, tego, tego sporu filozoficznego, pojawia się pytanie o skuteczność prawa. tak? Znaczy, jeżeli chcemy mieć skuteczne prawo, to czy aby na pewno powinniśmy dawać aż taki wach, Klasz możliwości decyzji sędziego, bo... Sądy przypadku... i tak orzekają łagodniej niż wynika z jest, możliwości. To jest to, co chciałem powiedzieć, tak, że, że w przypadku chociażby zgwałcenia zdecydowana większość, tam nawet powyżej 50%, jest wyroków w okolicach dolnej granicy kary, tak, znaczy jeżeli chcemy zaostrzać politykę karną państwa, to powinniśmy jednak zawężać też tą możliwość swobodnego uznania. Oczywiście sędzia ma prawo do oceny, ma prawo do oceny tego, czy czy, czy, czy nastąpiła wina, czy nie, czy, czy, czy doszło do przestępstwa, czy nie. Natomiast y, 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 Polska, polskie społeczeństwo, polski parlament ma prawo do takiego kształtowania polityki karnej, żeby w sposób maksymalnie skuteczny zapewnić bezpieczeństwo Polakom. A czy system penitencjarny jest przygotowany na to, bo to oznacza, że więcej ludzi. Będzie za kratami po prostu. System penitencjarny się przygotowuje od jakiegoś czasu. W tej chwili już zapadła decyzja o budowie kolejnych takich modułowych, można powiedzieć, miejsc dla przestępców, ale też trzeba pamiętać, że my oczywiście zaostrzamy dla tych najgroźniejszych przestępców przepisy, ale jednocześnie rozwijamy system dozoru elektronicznego. I to jest, jesteśmy absolutnymi pionierami w Europie. Mamy najlepszy pod tym względem w tym momencie system, gdzie służba więzienna go obsługuje, czyli te tak zwane obrączki elektroniczne. I ci, którzy popełniają drobniejsze przestępstwa, takie no mniej dotkliwe dla społeczeństwa, to nie są jakieś tam straszliwe zbrodnie, chociaż jest naruszenie prawa i, i kara musi być, to mogą odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, czyli de facto w zamkniętym obszarze u siebie w domu, poza, poza, poza który nie mogą, nie mogą wyjść. I te, taki system, jest dziesięciokrotnie tańszy niż, niż, niż trzymanie jakiejś osoby w, za zakratami. Jak się ma, mają przygotowania do powołania? zapowiedzianej przez premiera Morawieckiego Państwowej Komisji do Badania Przypadków Pedofilii we wszystkich środowiskach, a nie tylko kościelnych. Na jakim etapie jest ten projekt? Przyznam szczerze, że od miesiąca zajmuję się bardzo intensywnie pomocą humanitarną i wszystkimi tymi projektami, które są w moim zakresie obowiązku, więc nie śledziłem prac bezpośrednio, natomiast z pewnością rzecznik rządu szczegółowo panu redaktorowi odpowie, ale prace się toczą, prace się toczą i taką komisja... Komisja y, powinna być powołana, i bardzo dobrze się stało, że to nie jest. W ramach tego, no oczywiście, na, na, na fali filmu, tak który który tam miał swoje dodatkowe cele, z, z, z powstała propozycja komisji, ale dlaczego tylko i wyłącznie wobec środowisk kościelnych? Okej, środowisko kościelne akurat jest tym środowiskiem, które bardzo skutecznie oczyszcza się z, z, z tych no, zbrodniarzy. Znaczy, jeżeli już teraz procedury są na tyle twarde, że, że, że kiedy jest cień podejrzeń, to taką osobę się odsuwa od yy, zadań i chociażby nawet nawet na tym słynnym filmie wracając no tam prokuratura bada naruszenie prawa ale właśnie w kontekście, trochę wracając, kontekście rejestru pedofilów, to znaczy tego, kto dopuścił ewentualnie jakąś osobę do współpracy z dzieckiem, nie wiem, przy, przy rekolekcjach, także ksiądz, także diecezje mają obowiązek sprawdzenia w rejestrze pedofilów, czy, 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 czy ktoś figuruje, czy nie figuruje. I jeszcze jak byłem wiceministrem sprawiedliwości, odpowiedzialnym właśnie za ten rejestr, to bardzo blisko współpracowaliśmy chociażby z Archidiecezją Warszawską, gdzie były wypracowywane metody sprawdzania, tak? Systemowego nawet większych grup. Chciałbym skorzystać z tego, że był Pan po wyborach samorządowych członkiem zarządu województwa śląskiego. Czy na Śląsku są podobne problemy jak ostatnio w Gdańsku, czyli z domaganiem się szerokiej autonomii, pokazywaniem odrębności między innymi językowej i kulturowej? Polacy na Śląsku, czy wyborcy na Śląsku w 2018 roku w wyborach samorządowych pokazali czerwoną kartkę wszystkim ruchom autonomicznym, e, Rasiom, innym, innym grupom. Razi rządził razem z Platformą przez pewien czas województwem śląskim. E, i, i, I co gorsza, e, w swoich obowiązkach przedstawiciel Rasi miał kulturę, miał kulturę e, a, a wiadomo, że to było no, największe narzędzie do propagowania Raś, tych, czyli czy innych, autonomii Śląska, tych, tych czy innych idei. E, Dostali czerwoną kartkę. Na Śląsku już nie rządzą, nie mają wpływu. Ten głos jest słyszany bardzo słabo. I tutaj, no, oczywiście, są osoby, są ruchy, które opowiadają o tym, że powinno się rozszerzać autonomię być może ale samorządność tak jeszcze bardziej ale trzeba jasno powiedzieć że na Śląsku ta samorządność w Polsce Przepraszam szerzej w Polsce jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie nasze kompetencje w samorządach są często dużo dalej idące niż oni się odwołują do gdzie był Sejm Śląski i ta autonomia tylko to były to było trochę większe. trochę trochę inne warunki i to wynikało z, z, traktatów, z traktatów z historii z porozumień Powstań... też powersalskich które Polska na siebie przyjęła i była zobowiązana prowadzić w ramach autonomii Sejm Śląski, też osobny skarb. Natomiast no, w obecnym, unitarnym państwie, które mamy, taka, taka autonomia zupełnie nie ma sensu i prowadzi do destrukcji państwa. Więc, więc w Zjednoczonej Prawicy wszyscy jesteśmy zgodni, że, że nie możemy promować ruchów autonomistycznych, bo to jest prosta droga do... Po pierwsze możliwości rozgrywania też spraw wewnętrznych Polski przez inne państwa, które są zainteresowane destabilizacją sytuacji. No, a po drugie do właśnie jakiejś promocji na to obserwowałem teraz w Donbasie, w którym byłem. No, separatyści, zielone ludziki, jednak z, z jakiejś wieloletniej polityki się wzięły, więc, więc my na pewno patrzymy to na to, że republiki państwo. Republiki to jest też taki skrajność autonomizacji. To są tak samozwańcze republiki ludowe, natomiast no. Trzeba jasno powiedzieć, że my będziemy widzimy skuteczne państwo i skuteczne państwo, które mając centralne narzędzia, pozwala Polakom lepiej się realizować w Polsce, bogacić się skuteczniej rządzić Polską i to są realne owoce tych blisko czterech lat rządów zjednoczonej prawicy. No to zakończmy taką pętlą o tym, co się Pan szczegółowo zajmuje, jak wygląda nasza pomoc dla 这里。 Bo czy ona jest jeszcze głównie w obozach w Turcji czy w Libanie, czy już w Syrii, gdzie się coś zaczęło dziać? Minutę mamy. Problem, problem w Syrii jest taki, że tam ciężko jest wejść trzeciemu państwu. Tak? I my, działając w Syrii, zawsze korzystamy z pomocy albo NGO-sów, albo najlepiej lokalnych kościołów. I to, Bo to lokalne kościoły, zresztą biskup Alepo też bardzo dziękuję zawsze Polsce za tą, za tą pomoc udzielaną, mają swoją ziemię, swoje terytorium, swoją pewną autonomię, więc dla nas to wsparcie, kierowane w ich stronę, zresztą mają świetne rozpoznanie, jest dużo bardziej skuteczne. Natomiast niezależnie od tego, że pomagamy wewnątrz Syrii, współpracując właśnie chociażby z biskupem Aleppo, to oczywiście uczestniczymy w obciążeniu drogich dla nas też różnych mechanizmach, choćby w instrumencie tureckim, gdzie przez Unię Europejską finansujemy, no właśnie, obozy w Turcji, w Libanie. I obozy nie są najlepszym pomysłem, tak? Znaczy obozy Musimy to jest zawsze Zawsze bardzo trudny temat i trudny też pod względem humanitarnym. Bardzo dziękuję. Gościem poranka był pan Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów, odpowiedzialny za pomoc humanitarną. Bardzo dziękuję. dziękuję. Miłego dnia.